Chciałem Wam zaprezentować dzisiaj taki ciekawy czyścik do drewna, do wszelkiego rodzaju drewna, do stołu formirowanego, do stołu zlitego drewna. Wszystko to, gdzie jest drewno, aczkolwiek można tym czyścikiem też czyścić inne powierzchnie. Przy okazji drewno bardzo fajnie się konserwuje, poza tym, że się czyści. I nie jest to takie ciężkie. Ja teraz przecieram tą skrzynię tak z grubsza, żeby nie było kurzu. Zobaczymy to na podstawie tego i pa-pam. To jest właśnie ten magiczny płyn, który się zakręcił mocno, ale udało się. I jego trzeba będzie przemieszać, ponieważ te substancje, które są w tym płynie, nie do końca się tak mocno wiążą na dłuższy okres czasu. Wychodzi fajny, żółty płyn. Leciuteńko się pieni. A to, dlaczego się pieni, to już się dowiecie przy okazji w opisie, jak zrobić ten płyn na stronie zdrowia natura i ja, w bazie wiedzy. I czyścimy gąbeczką tą całą powierzchnię. Jednocześnie czyści i jednocześnie pielęgnuje. I teraz wystarczy wytrzeć. I oczywiście to jakiś czas potrwa, zanim ta mikstura się, ona już wyczyściła fajnie to drewno, to już widać, ale teraz jeszcze musi się wchłonąć drewno i to drewno przy okazji wyczyścić. I nawet taką ściereczką, którą używam, można przejechać sobie boki, można gdzieś tam to drewno podczyścić, bo jest zawilgocona tym płynem i też w jakiś sposób naczyści to. Także zapraszam na stronę Zdrowie Natura i Ja. Adres jest teraz na ekranie. Teraz zobaczycie mniej więcej, jak to będzie wyglądać na tym stoliku, jak powiedzmy wyczyścimy go do połowy. Zobaczymy, czy będzie różnica. Powinien się mocno ożywić kolor tego drewna. I teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ponownie gąbeczka, płyn wymieszany dobrze i czyścimy połówkę stołu. Płyn jest naprawdę bardzo fajny i jest bardzo skuteczny. I tak jak mówię, jednocześnie czyści i jednocześnie impregnuje te drewna. Teraz przetrę tą samą ściereczką i zobaczcie, drewno dostało jakby nowego życia. Jest to bardzo fajne wybarwienie tego drewna i różnica pomiędzy tą częścią a tą, czyli brudną, zakurzoną, trochę przetartą wcześniej, ale taką też od słońca może troszeczkę wypłowiałą, jest znacząca. To już widać, że się świeci. Zobaczcie, taki wieszak. On też jest już zakurzony, leżał sobie, miałem go jeszcze dokończyć, jak zwykle brak czasu i no, trzeba go też wyczyścić go i spowodować to, żeby to drewno było po prostu ciekawsze, ładniejsze, tak jak powinno być drewno zabezpieczone dobrze naturalnymi produktami, właśnie wygląda bardzo fajnie, jest takie żywe, też zrobimy to do połowy, tym razem z tej strony. I zobaczcie, wycieram, działa, zrobione, jest różnica, ładnie usuwa różne zabrudzenia, stolik mi się kolebie, tutaj widać też na stole, że jest różnica, możemy to jeszcze powtórzyć, zrobić drugi stolik, tu jest taki, nie wiem, jak to wygląda w tej chwili w obiektywie, ale jest to taki bardziej, no, nawet nie dużo przykurzony, bo ten kurz został zniesiony, wcześniej jest starty z powierzchni, ale jest taki żywszy. Zresztą widać tu po czarnych liniach i jest to dużo bardziej takie, no jest to estetyczne. Druga rzecz, zabezpiecza też w jakimś stopniu hydrofobowo, także nawet dwukrotne takie umycie, wyczyszczenie tych elementów drewnianych powoduje to, że
tam więcej będzie tego środka zabezpieczającego. A jeszcze sobie, już żeby nie powtarzać pracy, jeszcze raz sobie już w całości wyczyszczę i będę się cieszył mieszaczkiem, który ma zawisnąć właśnie w łazience. Już w zeszłym roku, ale niestety jak zwykle się zapomni, coś innego jest ważniejszego i się od tego jakoś ucieka. A teraz już wieszak będzie tylko do nawiercenia, przykręcenia do ściany.